Jak się krokrona dziewczyna patrzona jak zębka, może nie usłyszeć. Co zamierzasz? Musimy to podkręcić i to szybko. Święta, słabo mi się robi, jak na to wszystko patrzę. Komercja jak nic. Nikt nie szuka niczego głębszego, tylko karta, prezenty, wypasione żarcie. Mam tego dosyć. O, hej Zośka. Cześć. Idziemy na spacer? No. Co jest? Wszystko gra? Wiesz co, wczoraj była na tych wiosełkach młodzieżowych i były takie poruszające. Pomyślałam sobie, skoro jest Wigilia, może zajrzymy do kościoła? Wyluzuj, ty wiesz co ja o tym wszystkim myślę. Jezus urodził się w zatęchłej małej szopie, a zobacz co oni z tego zrobili. Przez te wszystkie błyskotki na mieście, tu już nie chodzi o święta, tylko o pustą tradycję. No dobrze, ale nie powiedział, że musimy się w to wszystko ładować. Wejdziemy po cichutka do kościoła, pomodlimy się. Kto wie, może nas to ruszy, bo ja mam dosyć tej beznadziei. Promocja, promocja! Promocyjne ceny wigilijne, tylko 10 tylko u nas, za 50% ceny i jeszcze na okazji. Co tu się dzieje? Oni chyba pomylili święta ze statkami. Ostatki, ostatki, kto zjada ostatki, piękny i gładki. Ostatki, ostatki, jak się nie pospieszycie, to nic nie kupicie. Ostatki, ostatki, nie idźcie do kościoła, idźcie do marketu na pokaz XXI wieku. Prawdziwe święta tylko u nas. Ty, Zośka, może zobaczymy, co jest grane? A co z kościołem? Tylko zobaczymy i pójdziemy, grunt, to dobrze się bawić, chodź. No dobra. Ty, widziałeś to? Tego nie było w planie. O, jakie ładne buciki. Ogarnij się, chyba muszę znowu zobaczyć komuś święta. Czemu gwiazda nie zaświeciła? Nie wiem, chyba jakieś pięknie było. Co robimy? Musimy to odkręcić i to szybko. Ale jak? Zejdź po świętą rodzinę. Tylko mi wiem. A ty? Zostawmy się w markecie. Panie, ulica, pan tu nie stał. Panie, idź pan na pociąg, jedź pan do Warszawy, idź pan na plac Antowy, idź pan pod pomnik Zygmunta i ja mu pan powie, pan tu nie stał. Ale to wszystko wystrojone. Ile tu bajer? Witamy, witamy, patrzcie koniemy. Chętnie oprowadzimy i zakupy z wami zrobimy. Tylko kasy i czasu nie żałujcie. Bo zakupy udane, to są święta wyczesane. Jak się nie ma czasu na zakupy, bez zakupów święta są do dupy. Służymy promocjami, ciasteczkami, napojami. Do każdej wyczesanej studenczki musi zabrać moje leśne. Zośka, trzeba przyznać, postarali się, nie? No, ile tu wszystkiego, ale zaraz. A co z kościołem? Kościele, kościele, dla moherowych jest zły. Nie róbcie matołka, nie idźcie do kościołka. Dzisiaj szczęścia swojego nie szukajcie w kościele, lecz na kółeczkach, gdzie to paru jest. Na co to mu pan, te stare tematy. Dzisiaj trzeba być na czasie, gdzieś cała Europa. Tyle świętujesz, tyle przeżujesz. Ty, może pójdziemy i zobaczymy, co jest grane? No dobra. Chwilunia, chwilunia, panienko. Dokąd tak śpieszna młoda sarenko? Sarenko? Daje się. Dokąd, dokąd, bez pośpiechu, koszyk panny Zosię o napełnienie prosi. A dla pięknej panieczki, tu mam skleczki. A dziunie portfeliga spędzi, do działu komputerowego na tych miastach pędzi. O, przepraszam, nic się panu nie stało. O mój Boże, kim wy jesteście? To jest nasz syn Jezus, Maria, jego matka i ja, Józef, opiekun. Zaraz, zaraz, co tu robią te menele? Ochrona, security, wyprowadź tych meneli. Jeśli komuś pomożemy stąd wyjść, to jedynie was. Chcesz pić? Już by się z wami policzyły, ptaszki. Ale panowie, poczekajcie, ale za co zupa była zasłona? Wy diabłonki, jak tylko zaczynają się święta, tak się poruszycie. Żeby ludzie nie odnaleźli prawdziwego sensu świąt. Ale my wam z tyłka zrobimy teraz taką jesień średniowiecza, że na to się zjawę panie. Ale panowie, jakieś nieporozumienie, to zapomniałam życzenia klientów. A my życzenia szefa nie są dla was zbyt pocieszające.
gdzie nasz syn, a on chce być tam, gdzie są ludzie, ci najubożsi. Kiedy rodzi się ponad 2000 lat temu, tak było i dziś. Kiedy ludzie są znowu bardzo ubodzy, bo nie widzą sensu, nie wiedzą po co żyją, to jest teraz syn tutaj z wami. No dobrze, ale dlaczego tu, w tym parku? Bo widzisz, ludzie ubodzy to nie ci, którzy nie mają pieniędzy, lecz ci, którzy nie mają prawdziwego. Jezus nie zapomniał o was, nawet jeśli wy zapomnieliście o nim. Tam, gdzie człowiek poraniony, szukający, wołający, próbuje ukoić swój ból wózkiem zakupanym. Mój syn chce doświadczyć cierpienia, którego doświadcza człowiek. I dlatego jesteście tu w supermarkecie? To czas, żeby ludzie zrozumieli, że pieniądze szczęścia nie dają. To co mamy zrobić? Przeżyjcie te święta inaczej, z moim synem. Nie jest jeszcze za późno? Nigdy nie jest za późno, żeby w czas twojego i mojego życia rozbłysło światło gwiazdy betlejemskiej. Szanownej dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły życzymy, aby w tę betlejemską noc, noc szczęśliwego rozwiązania, wszystko wam się rozwiązało, pęzły, konflikty, powikłania. Oby wszystkie wasze trudne sprawy rozwiązały się jak supełki. A własne ambicje i urazy zaczęły umierać jak szpileczki. A Boże, Ania pomógł nieść każdy szkolny i osobisty dramat. A Boże dziecię obdarzało pełnią swoich łask i spełniało najskrytsze marzenia. A wam, drodzy koledzy, życzymy wytrwałości w kształtowaniu swoich charakterów. Dobrego świętowania! Brawo dla Karola. Bardzo dziękuję, że trzeba powiedzieć.
artysta Maciej oraz wszyscy, którzy szczerze Przemek pokaż się z kolegą. Chodźcie. I cała klasa pierwsza TRMLNL. Tak? Niezwykły dar, że z jednej strony zwyczajna, z drugiej niezwykła. Niesamowicie wrażliwa, taka ludzka, taka bliska nam, zawsze na czasie, pełna ciepła. Macie najlepszą katechetkę na świecie. Basiu, dziękuję. Pozostaje mi życzyć cudownych świąt, mega dużo prezentów pod choinką, takiej dzikiej, dziecięcej radości. Wracajcie zdrowi i wypoczęci. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.